Siema, no z tej strony Mikro, a to nietypowo dzisiaj, bo w grze NBA 2K13, tak dobrze, 2K13, zagram sobie dzisiaj meczyk Dream Team z 2012 roku, który zdobył złoty medal na olimpiadzie w Londynie, i Dream Team z 1992 roku, w którym jest w składzie Michael Jordan. Ten Dream Team po raz pierwszy grać na arenach międzynarodowych, tak. Taka śmieszna historia tego Dream Teamu. Teraz myślę, że też powinni tak zrobić, bo po prostu jak są mecze gwiazd, no, naprzeciw siebie stają gracze dwóch najlepszych konferencji, czyli wschodniej i zachodniej. Ale jak już reprezentacja, to są najlepsi gracze ligi, więc dlaczego oni mają grać przeciwko niższej klasie europejskiej. Oczywiście wielokrotnie udowodniali koszykarze Hiszpanii, że jest szansa na pokonanie ich. O, TK napierdala wiadomościami, jej. Tak jest. Hi everyone, this is the NBA on 2K Sports for our Monday afternoon broadcast alongside Clark Kellogg and Steve Kerr. Oczywiście mam pomysł na kręcenie serii z tej gry, gdyż serii jest bardzo mało, ale to za chwilę. W drużynie Dream Team 1992 Michael Jordan jako shooting guard i point guard to Magic Johnson, a jako center David Robinson, jako niski skrzydłowy Larry Bird i jako... Nie by był dobrym komentatorem. Jako rozgrywający Chris Paul, jako rzucający Kobe Bryant, jako center Tyson Chandler, jako niski skrzydłowy LeBron, nie, Kevin Durant, jako silny skrzydłowy, tutaj się pomyliłem, LeBron James, nie bym był dobrym komentatorem, gdyż nie zdążyłem. Dobra, więc naprzeciw siebie stają dwóch bardzo wyróżnionych zawodników, jakimi są Michael Jordan i Kobe Bryant. Zobaczymy, kto wygra. Kobe Bryant przed olimpiadą wspominał o tym, że spokojnie mogliby rywalizować z drużyną, jak to się, o Jezu, drużyną Dream Teamu 1992, i mamy pierwszą trójkę, którą wykonał Kevin Durant, yeah. Tak, i wrócę do tego, że chciałbym kręcić serię z tej gry, ale nie wiem, czy wy chcecie tego, więc jeśli możecie, to w komentarzach fajnie by było, jakbyście napisali, że chcecie, tak, nakręcać z tej gry serię, naprawdę, będzie fajnie. Dlaczego chciałbym nakręcać serię z tej gry? Ponieważ mało jest serii z tej gry na YouTube, a jeśli już są, to badziewnie, bo ludzie po prostu, nie wiem, kurde, nie znają się na koszykówce, a nakręcają tą grę dlatego, że nikt jej nie kręci. Ja trenowałem koszykówkę, więc szczerze mogę nagrywać tą grę, gdyż znam się na koszykówce bardzo dobrze. Magic Johnson kontra Chris Paul, oczywiście przewaga wzrostu i doświadczenia po stronie Magica Johnsona. I teraz Chris Paul musi się odwdzięczyć. Chris Paul, zawodnik Los Angeles Clippers, celowany do nagrody MVP, a tutaj Kevin Durant udowadnia, że on niedługo w tym sezonie być może zostanie MVP sezonu. Zobaczymy, jak to będzie. Niedługo sezon zasadniczy chyba dobiega końca, nie wiem. No chyba to nie. Zobaczymy, jak to w tym sezonie będzie. Nowe twarze, Anthony Davis, Austin Rivers i Damian Lillard, którzy imponują formą w tym sezonie. Ci pierwsi mniej, ponieważ ich team nie jest tak zaawansowany jak na przykład team Damiana Lillarda. I Kobe Bryant wykonuje goaltending. To oczywiście każdy musi się skapić, co to jest. To jest wykonanie czapy, kiedy piłka już opada. Taka ciekawostka. Jeśli takie coś robicie, to musicie na to uważać. Jeśli jesteście graczami, którzy często blokują. I teraz LeBron nie trafia spod kosza. Dziwna sytuacja dla LeBrona, który jest niesamowitym graczem. MVP zeszłego sezonu, MVP finałów. Robinson, no cóż, doświadczenie tych zawodników. Lecz to jest tylko gra, to jest tylko wirtualna prezentacja tych dwóch teamów. Nie dowiemy się niestety, jak to będzie, jak to by było naprawdę.
jak oni by grali, gdyż... No gdyż możecie skapnąć, oni są już starzy, oni już... Emerytura i przegrywam. Oczywiście kwartę gramy po 5 minut. I pierwsze faule, kogo? LeBrona Jamesa, niestety. MVP nie zachwyca. No cóż. I rzuty osobiste wykona Barkley. Zobaczymy, jak to mu pójdzie. Oczywiście nie chcę, żeby trafił. No ale cóż, mistrzowie rzuty wolnych tutaj są. Oczywiście gram na kontrolerze z PS3. Czasem jest to zbugowane, bo niestety nie mogę w niektórych sytuacjach rzucić, co mnie wynerwia. I Kobe Bryant kontra LeBron James 1-0. I Magic Johnson, legenda Los Angeles Lakers, gracz, który posiadał, nie był obdarzony. Był zarażony wirusem HIV, taka ciekawostka dla tych, co nie wiedzą. Było o tym głośno w tamtych czasach, niestety ja wtedy byłem małym skurczybikiem i dla mnie istniała tylko piłka nożna. Co jest no, niepojęte, gdyż piłka nożna jest po prostu nudna. I Chris Paul rozgrywa tutaj zasłonę. Postawimy je. Tutaj są tyle. Oj, no cóż. I teraz LeBron James, over the back. No niestety, to jest nasz faul. Czasem nie wiem, na co polega. I tutaj pierwsze zmiany mamy. Wchodzi Carmelo Anthony, Deron Williams, Russell Westbrook i Kevin Love zostaje na boisku. Gracz Oklahoma City Thunder, czyli Kevin Durant. No, zachwycił. Zobaczymy jeszcze raz tego pięknego slema. No, pięknie, zachwyciłeś mnie, naprawdę. I teraz Deron, zawodnik Brooklyn Nets. No nie imponuje tak, jak kiedyś imponował w New Jersey Nets. I teraz Westbrook, fajnie. A i Carmelo Anthony, gracz New York Knicks, niestety nie wykonał tego dobrze. Pippen na boisku, Ewing, no niestety. I przegrywam 4 punktami, niestety nie ta piątka, oczywiście zasłony tutaj, spróbujemy coś zagrać, takiego zespołowego. I mamy pierwsze punkty i asystę Russella Westbrooka i punkty Kevina Love'a. Bardzo dobrze to zagrali. Karl Malone, to był gracz chyba Utah Jazz, znany chyba był z rywalizacji z Michaelem Jordanem, bo tytuł Carmelo Anthony, ajajajajaj, dobra, nie udało się, przegrywamy tylko 4 punktami, ale to 4 punkty za dużo, powinniśmy wygrywać to. Mamy więcej akcji, no niestety 2,5 sekundy. No niestety nic nie zrobimy, mogę tylko taki ofiarny rzut. Ha! Miałbym zła, jakbym trafił, naprawdę, byłoby zarobiście. No i pierwsza kwarta niestety kończy się naszą przewagą, przegraną 18-12. Niestety na razie to dobrze nie rokuje. I rozpoczynają tę kwartę gracze Dream Teamu. I Carmelo znowu zachwyca Team USA przy piłce. Zobaczymy, co będę mógł zagrać. Nie będę mówił, co zagrają, bo to jest oczywiste. Kevin Love, Mr. Free i trafia. I to są jego 5 punkty w meczu. 2-2. I Jordan nie trafia, Jordan nie zachwyca. I teraz Iguodala. Dobrze, i tam zobaczył za późno, zobaczyłem wolnego Carmelo Antonego i teraz Williams, o błąd, no kurde, zawsze dzieją się takie błędy u mnie.
Jordan, no. Ja się musiał trafić. Podaj do Hardena. Harden, kiedyś gracz Oklahoma City Thunder, gdzie tworzył Big Three from Oklahoma wraz z Kevinem Durantem i Russellem Westbrookiem. Teraz gracz Houston Rockets po wymianie przeszedł za Kevina Martina do Houston Rockets. Tak, gadam, a tutaj punkty mi ciągle rzucają. Teraz musimy się skupić. Teraz trochę mniej gadania, więcej grania. Teraz jest 3. Idealnie zagrane wzięcie obrońcy Deruna Williamsa i o czas prosi trener Dream Teamu. A Team USA jest coraz bliżej nadrobienia. Przewiniemy czas, bo naprawdę nie jest mi niepotrzebne. Widzimy zmiany po stronie Team USA, chodzi LeBron James, Tyson Chandler, Chris Paul, Russell Westbrook i Kevin Durant. Ja bym zostawił na parkiecie Kevina Love'a, ale niestety mam ustawione, że zmiany się same robią. LeBron pcha się do rozgrywania, zawsze to robi. I zasłona od... I Kevin Durant, kolejne punkty i nadrabiamy do 6 punktów. Chris Paul, nareszcie ma gracza, który jest do niego wzrostem podobny. No tak, to Magic Johnson wyższy, lecz rozgrywający. Zobaczmy, nie ma, ale też nie ma zbiórki po naszej stronie. Jest wreszcie zbiórka. I mamy Chris Paul, spokojnie. Durant jest, myślałem, że już się trafi. Nadrabiamy do 4 punktów. I jest bardzo dobrze. I steal i zobaczmy teraz, czy mi się uda. Durant, ajajaj, zbyt efektownie. Myślałem, że tutaj będzie jakiś big slam. No niestety gówno. I kolejna zbiórka. Durant for free, ajajaj. Durant 12 punktów. Jest to ponad połowa punktów drużyny. Floater, dobrze wykonany. A czas prosi trener Team USA. Zobaczymy, jakie zmiany, czy jakieś będą. Bryant wchodzi oczywiście. I Bryant przy rozgrywaniu. Carmelo Anthony. I wchodzi gościu, który rzucił już 8 punktów, ma niesamowitą statystykę. Ale teraz skusił. Dlaczego w takich momentach musimy nie wychodzić? Pippen, no niestety. Też legendarna postać Chicago Bulls. Będę zachwycał tutaj ciekawostkami ze świata NBA. Naprawdę fajnie mi się to komentuje, zawsze chciałem być komentatorem sportowym. Bardzo dobre zagranie LeBrona Jamesa. Niesamowite. Teraz Kobe Bryant kontra Michael Jordan. Oczywiście Kobe Bryant zaczynał karierę, kiedy już praktycznie Michael Jordan ją kończył. Ostatnim meczem Michaela Jordana to przeciwko Allenowi Iversonowi z Philadelphia 76ers, który niestety już nie gra w NBA, ale przymierzany jest do powrotu i zakończenia właśnie kariery. Sam o tym mówił, miał propozycję od D-League. Texas Legends o to, by powrócić do NBA przez D-League. To jest taka druga droga do NBA, czyli jesteś w D-League, sobie grasz i jak jakiś działacz cię zauważy, to może zostaniesz wzięty do drużyny. Anthony, ale jest wreszcie zbiórka. Kevin Love po rzut drugiej szansy i mamy prowadzenie tylko 5 punktów. Przegrywamy tą kwartę. Ajajajaj. I znowu 2,5 sekundy zostało. I teraz LeBron James zachwyci jakimś rzutem. Ajajajajaj. I znowu.
I tutaj przegrywamy jednym punktem, no niestety. Czy nie jednym punktem, siedmioma i mamy halftime report by Spring. No sorry, nie będę tego oglądał, bo to nudzi. A i tak odcinek będzie długi, bo przecież 25-4 kwarty 5 minut, to daje już 20 minut, matematyka w małym paluszku. I teraz zaczynamy drugą połowę, musimy coś zrobić, musimy dać jakiś pressing. I teraz Larry Bird, nie trafił. I Chris Paul, najmniejszy zawodnik na boisku teraz. Zbiera. I teraz trzeba zasłony. Dobra. Jest zasłona. A to był... I Kobe... Kobe ze stealem. Kobe for free. Ajajajajaj. To było bardzo nieodpowiedzialne zagranie z mojej strony, no ale cóż. Kogo faul był, no? Przecież to był blok, no kurde. I ten wojnik Larry Birda, legendarna postać Boston Celtics. Musimy, przegrywamy 9 punktami. Tutaj muszą być celne truje Kevina Duranta. Kevin Durant zawsze, to jest snajper, to jest... Niedługo będzie to legendarna postać Oklahoma City, już jest! I tutaj foul Chrisa Paula na Michael Jordanie. I dwa rzuty osobiste ma Michael Jordan. Człowiek, który chyba odmienił obliczę koszykówki na taką, jaką ją teraz widzimy, która nadal ewoluuje. Nowe rzeczy. Durant i jest kolejne punkty. To jest jednak zaufanie wszystkiego na Durant, on zawsze trafi. Jak wiecie, to jest tego gra i ja kontroluję tymi graczami, ale fajnie się komentuje, takie trochę ciekawostek niczym Dariusz Szpakowski. No ale niestety teraz Magic Johnson pokazał pazury i niestety rzucił nam kolejne punkty. Durant, kolejne punkty! Ajajajajaj. Nie zawsze trzeba nim rzucać. Kurde, już 10 przegrywamy. Niestety zagmatwanie gram i tu widać. Gram bardzo niezespołowo. Niestety, byłoby to dobre zagranie, oczywiście, gdyby piłka nie została przyjęta. I przegrywamy 12 punktami, niesamowita rzecz, no ale cóż. Oczywiście, jeśli patrzycie na ławkę i znacie się na koszykówce, nie mam Mike'a Krzyżyckiego, jest Mike D'Antoni, drugi trener. Jest oczywiście pierwszy tutaj, Karl Malone. No cóż, zobaczmy tego wsadę jeszcze raz, no niestety Bóg. Może Westbrook zrobi coś z tą drużyną. Czyli teraz spróbuję truje rzucić, bo truje najwięcej dają, ale lecz jest tutaj dużo ludzi, co umie to truje rzucić i niestety. Durant jest! To jest jednak zaufanie. Mogę mu zaufać, jeśli nim rzucę, to zawsze trafię. Widzimy spokojne rozgrywanie. Ewing.
Jordan kontra Westbrook. Westbrook bez szans. I kolejna zbiórka Carmelo Anthony'ego. We say it all the time. The execution was excellent. The result not as good, but good ball movement anyway. Poked away, and it's gonna be. Na nasze szczęście strata na rzecz graczy Dream Teamu i Team USA. I teraz LeBron James. Ajajajaj, nieodpowiedzialne zagranie ze strony LeBrona Jamesa, oczywiście wszystko na... I Carmelo Melo Anthony zachwyca. Player of the game, jak dla mnie. I teraz Chris po podanie do rozgrywającego. I zasłona musi być. Muszą być akcje, które przyniosą punkty. Teraz na posta. I to są punkty LeBrona. Przegrywamy tylko 11 punktami. To nie jest duża przewaga z racji tego, lecz gram na 5 minut, więc to dość dużo. Bert, no trafia, no niestety. Wynik też nie będzie okazały, ponieważ jest to na 5 minut. Piękna akcja dwóch, według mnie, najlepszych zawodników NBA na tą chwilę, w tym sezonie. Robią co mogą. Jeszcze Kevin Durant jest dobrym zawodnikiem. Wtedy na moje dobre akcje przypadają dobre akcje drużyny Dream Teamu. Kobe for free, tak jest, musiał to trafić i asysta za Paula. Teraz bronimy, nie możemy tracić punktu w ostatnich sekundach. I teraz decydująca walka, 10 punktów przewagi drużyny Dream Team. Ma 54 punkty, my mamy 44, czyli logicznie rzecz biorąc jest to 10 punktów przewagi. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I Paul. Muszę dobrą akcję zagrać. I LeBron z haka trafia. I to są łatwe punkty. Tak właśnie muszę grać. Nie jakiejś fizycznej koszykówki, tylko właśnie łatwe zagrania, tak jak oni właśnie. Niestety będą tutaj gracze, którzy nie zdobędą punktu. I LeBron siłowo teraz musiałem trochę zagrać. Lecz takie siłowe, że nie było to zagranie, lecz wejście szybkie pod kosz i pewne punkty LeBrona. Jordan kontra Kobe. Kobe tutaj broni, jak może. Johnson trafia, no niestety przewaga wzrosła nad Paulem, jest widać to. Nie wiem, ile Magic Johnson miał wzrostu, ale tutaj trzeba zasłonę. Kevin Love, dobrze. I najmniejszy zawodnik pakuje piłkę do kosza z góry wsadem, wszystko w jednym. Teraz Jordan wziął się za rozgrywanie, widzi, że jego drużyna teraz ma mniejszą przewagę nad moją. Malone, wszystkie gwiazdy NBA, tego i tamtego. I Kevin Love with the block. I tutaj niestety błąd Kobe'ego, błąd mój. I teraz Deron Williams chodzi. 11 punktów przewagi znowu. Niestety, co muszę zrobić, to na pewno mniej grać na jednego zawodnika. To może przynieść złe efekty. To jest jakaś taka składna akcja Deron Williamsa. Szkoda, że nie trafił. Mamy pierwsze rzuty osobiste w grze, w tym meczu. I Deron Williams trafia, pewne punkty, choć trochę myślałem, że już nie trafi. Lecz oczywiście wykonał zadanie i trafia 2 na 2 z linii, 9 punktów przewagi.
Teraz Johnson ma trochę większego przeciwnika po drugiej stronie. Jordan. No cóż, cóż zrobić w takich sytuacjach, mogę tylko powiedzieć, kurczę. Oczywiście jeśli przegram, i tak ten materiał się pojawił, to jest takie próbne nagranie, czy będę się dobrze czuł w nagrywaniu tej serii. Oczywiście, że się dobrze czuję, tylko głos mi wysiada po nagraniu 4 odcinków z Black Opsa. Tak, te odcinki już chyba będą. Nie wiem, kiedy ten wstawię. I Jordan na koniec pokazuje klasę, Fajnie by było przedłużyć tą grę do dogrywki, lecz będzie to bardzo trudne. I Kevin Durant, pewne punkty. 9 punktów przewagi tylko. Jordan, no cóż zrobić. Teraz akcja pewnie będzie na Duranta, muszę zrobić. Musi być truja. I nie są to pewne punkty, niestety. Niestety, coraz bliżej jestem przegranej. Pokazują to, czego ja nie robię, czyli dobrej koszykówki. Składna koszykówka. Kobe trafia, pokazuje jeszcze. Muszę trochę nadrobić, żeby ta przewaga przegrana nie była bardzo zauważalna. No niestety, u nich są zbiórki, u mnie nie. Niżsi gracze tutaj ze strony. I teraz Kevin Durant from long range. Range, nie wiem, jak to mówi komentator z telewizji NBA. Dalej przewaga wzrostu widoczna. I co teraz mogę zrobić? Tutaj tylko teraz rzuty za 3 lub skłonne akcje, skłonna obrona, wszystko muszę. Wszystko na jedną kartę trzeba teraz wziąć. Kobe podwojony, Chandler i trafia swoje pierwsze punkty w meczu. Teraz będzie nam trudno, trudno. Oczywiście będę się starał nadrobić to, lecz Kobe niespodziewanie. Kobe maszyna i teraz Durant. Szkoda. I tutaj teraz będzie przechwyt, no niestety. Błędy. I tutaj niestety trafia i to jest jednak klucz do przegranej. I teraz już ten mecz przegrałem, no niestety. Już czas jest potrzebny, panie D'Antoni. Ten mecz jest przegrany. Teraz tylko zależnie ile. Teraz to są tylko te rzuty za 3. 9 punktów przewagi. To jest tylko jakiś pressing, nie wiem. Nic teraz nie zrobię. Faule, niepotrzebne faule, no ale cóż. Teraz trafiasz. 8 punktów przewagi, tylko 8 punktów przegranej. No cóż, dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Przepraszam was za przegraną, ale cóż zrobić. Pierwsza gra, kiedy muszę
koncentrować się na mówieniu i graniu, to zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze zobaczę, jak, w jakiej formule będę to robił. Oczywiście będzie to zarąbiste. Więc na tą chwilę ja się z wami żegnam. Zapraszam do oceniania tego filmu i wielu innych i subskrybowania mojego kanału, gdyż warto i to będzie mnie motywowało do dalszej pracy nad tym kanałem i do robienia właśnie takich serii. Magic Johnson, Player of the Game, 17 punktów, 4 asysty, 2 zbiórki, 2 style. Mój głos jest po prostu teraz już wykończony, więc ja się z wami żegnam. See ya.